Cześć kochani, witajcie ponownie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić paletę, o której naprawdę warto zrobić oddzielny filmik. Dlatego robię. Jest to paleta z Too Faced i to jest ta druga wersja słynnej czekoladki. Nazywa się Semi Sweet Chocolate Bar. Mam ją od niedawna, więc to taka recenzja typowa nie będzie, ponieważ nie używam tych cieni zbyt długo, ale takie moje pierwsze wrażenie mogę Wam opowiedzieć na jej temat. I przede wszystkim dzisiaj chcę też pokazać Wam jej kolory, zrobić swatche na ręku, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Po prostu pięknie pachnie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to właśnie, znaczy w oczy, w nos, to ten zapach. Przecudownie pachnie, jak się nakłada na powiekę również. Oprócz tego ma genialny zestaw właśnie cieni do powiek. Uwierzcie mi na słowo, możecie mieć w swojej kolekcji cieni tylko i wyłącznie tą paletę. Jesteście w stanie każdy makijaż nią zrobić, i dzienny, i wieczorowy, i po prostu na każdy dzień tygodnia inny. To jest moim zdaniem genialnie skomponowana paletka cieni. Makijaż, który mam dzisiaj właśnie na sobie, to jest wykonany właśnie tą paletką. I ostatnio też w którymś makijażu poprzednim również używałam dwóch cieni właśnie z tej palety. Będziecie miały link pod spodem. Ona jest w cenie 179 zł w Sephorze. Ja tutaj patrzę właśnie na stronie Sephory. Ja miałam na nią 20% zniżki, bo był jakiś tam rabat dla stałych klientów kiedyś i właśnie kupiłam sobie tą paletę wtedy. Jej opis jest taki. Ta zainspirowana przez zestaw Chocolate Bar Eyeshadow Too Faced paleta Semi Sweet Chocolate Bar jest głębszą, cieplejszą wersją oryginalnej, lubianej palety. Jak na tamtą nie miałam ochoty, jakoś te cienie tak nie przemawiały do mnie, to tą jak zobaczyłam pierwszy raz, po prostu padłam. Przecudowny zestaw cieni, naprawdę. Mająca zapach słodkiej czekolady kolekcja składa się z 16 bogatych w antyutleniacze i puder kokosowy cieni do powiek, matowych i błyszczących, w tym ciepłych karmeli, głębokich odcieni mokka, brązowych czekolad i żywych odcieni słodkich jagód. Te bogate, obfitujące w pigment cienie są idealne na każdą porę roku. Zestaw zawiera również nasz autorski poradnik Glamour, coś tam, dobra, nieważne, tego już nie czytam. A ten poradnik prezentuje się tak, to jest po prostu taka jakby ulotka. I na tej ulotce jest pokazane, jak można zrobić na przykład dany makijaż, w jaki sposób, jakich cieni użyć i w którym miejscu po prostu je nałożyć na oko. Jeśli chodzi o jej pakowanie, jest zrobione z takiego jakby plastiku pomieszanego dla mnie z metalem. To jest taki dosyć dziwny rodzaj plastiku i ona jest na magnes. Łatwo się ją po prostu otwiera. Z tyłu wygląda tak. Pokażę Wam teraz jej środek. Tutaj jest lusterko, które było zafoliowane. Ja tą folię sobie ściągnęłam. Tu mam oczywiście napis Semi Sweet Chocolate Bar. I oczywiście pięknych 16 cieni, naprawdę neutralnych, do każdego koloru oczu, do każdego makijażu. Po prostu genialne cienie, naprawdę. Zaraz, zanim Wam pokażę je na dłoni, jak one wyglądają, te kolory, powiem Wam, co ja na temat właśnie tej palety myślę, ponieważ używałam ją dwa razy. Dzisiaj również przed chwileczką właśnie używałam. Jeżeli chodzi o konsystencję tych cieni, jest bardzo plastyczna. Jest praktycznie taka jakby mokra, ale to nie jest mokra typu cieni Kobo. To nie o taką mokrość mi chodzi. Ona jest bardzo taka przyjemna. Można porównać te cienie ogólnie, jeżeli chodzi o konsystencję, do cieni z Urban Decay. Z tym, że tamte są jakby grubiej zmielone. Tak jak się nakłada na pędzelek, to bardzo dużo tego cienia się nakłada właśnie na pędzel. A tutaj nakłada się taką samą ilość jak przy cieniach z MAC. To jest połączenie właśnie cieni Urban Decay, Maca oraz odrobinkę właśnie pigmentacji, znaczy konsystencji Kobo. One są takie dosyć mokre, takie plastyczne. To słowo właśnie do tej paletki idealnie pasuje. Te cienie są po prostu takie, naprawdę wystarczy tylko odrobinka tego cienia i pięknie się wszystko nakłada na oko, na powiekę właśnie. Kolory są po prostu tak genialne, każdy z nich jest widoczny, nie tworzą jakiejś jednej szarej plamy, po prostu piękne makijaże można z nią wyczyniać. Ja na razie tylko dwa zrobiłam, ale codziennie będę jej teraz używać, bo jest po prostu no, niesamowita, nie trzeba żadnej bazy, nic. Naprawdę wystarczy tylko korektor, na przykład nałożenia tylko pod spód nakładam korektor, na to właśnie nakładam te cienie i one się świetnie przyczepiają do powieki. I wydaje mi się, że dzięki temu też będą się dosyć długo trzymać, bo one się właśnie tak mocno czepiają. I one się trochę osypują, ale nawet cienie z MAC, Urban Decay, z innych firm, one wszystkie się osypują, przynajmniej u mnie. Ja ogólnie zawsze robię najpierw makijaż oczu, potem twarzy, więc ja jakoś za bardzo nie zwracam na to uwagę, czy one mi się osypują, czy nie. Ale tutaj w tych cieniach zauważyłam to, że jak mi się zaczęły tu osypywać właśnie cienie pod okiem, próbowałam je zetrzeć takimi wysteczkami.
o, dla dzieci po prostu, gdzie normalnie inne cienie super ścierają, tak? Nie mam żadnych problemów. To tutaj nie mogłam. Naprawdę, to jest jakby ten pigment tak mocno się wżarł w moją skórę, że po prostu nie mogłam tego ściągnąć. Musiałam iść do łazienki i wziąć mleczko kosmetyczne, żeby to wszystko ściągnąć z siebie, z pod oczu. Więc wydaje mi się, że one będą bardzo, bardzo trwałe. Ja uważam, że ta paleta oryginalna jest lepsza właśnie niż ta podróbka tutaj z I Love Makeup, czyli Makeup Revolution. Te cienie tutaj, najpierw tą paletkę miałam, byłam po prostu zachwycona, piałam na punkcie tej palety, była w ulubieńcach nieraz, ale jak poznałam tą, uważam, że ta jest lepiej napigmentowana, ma po prostu lepsze cienie, ładniejsze i ta w ogóle nie pachnie. Więc teraz pokażę Wam te cienie na dłoni, jak się prezentują kolory, jakie mają nasycenie, jak wyglądają, jaką mają pigmentację. A jeżeli chodzi o ocenę tej paletki, ja jej naprawdę daję przynajmniej 9,5 w skali do 10. Myślę, że może jeszcze kiedyś znajdę jakieś lepsze cienie, ale wątpię. One są naprawdę przecudowne. Także 9,5 w skali do 10. Bliska paletka wygląda tak. I wybaczcie mi od razu, że wszystkich nazw nie będę mówić, ponieważ nie wiem, jak się część z nich wymawia. Więc tak to się prezentuje. Zaczynam od koloru tutaj tego, czarnego oczywiście. To jest czarny, kompletny mat. Tak się prezentuje. Jest to kolor bardzo czarny, smolisty i matowy. Ma świetną pigmentację. Zresztą sama jak widzicie. Kolejny jest to cień Coconut Cream. I to jest kolor waniliowy, dosyć jasny i również matowy. Jak widzicie, te cienie się troszeczkę osypują. Jest to cień, który jest bardzo podobny do koloru mojej skóry, więc praktycznie nie będzie go widać, chociaż może odrobinkę będziecie widziały. Następny cień nazywa się Nougat i to jest kolor zgaszonego różu, również matowy. Następny cień to jest cień Trufflet i to jest kolor również matowy, ciepły brąz. Jak widzicie, pigmentacja jest po prostu świetna. Te cienie po środku dwa, one są w jasnych kolorach, o te dwa, więc nie są aż tak widoczne na moim ręku. Ale te ciemniejsze cienie mają naprawdę świetną pigmentację, jak widzicie. Teraz mamy ten cień. Ten. To jest kolor dosyć ciemny. Już jest perłowy. I to jest odcień brązu w chłodnym odcieniu. On ma taki bardzo ładny, różowo-złoty poblask, może z odrobiną nawet fioletu. Bardzo ładny, bardzo ciekawy cień. Też pigmentacja jest rewelacyjna. Teraz mamy środkowy rządek i ten cień jest w kolorze ciepłego brązu z drobinkami w kolorze złotym. To jest cień właśnie, który zawiera drobinki. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj go nakładałam na dolną powiekę i praktycznie w ogóle tych drobinek nie widać na oku. Jest to tak naprawdę kolor taki matowo-satynowy, z odrobiną właśnie drobinek w sobie. I w momencie, kiedy ja ten cień rozcieram, to te drobinki stają się po prostu niewidoczne.
Kolejny cień to jest cień Pink Sugar i to jest cień, który jest bardzo ciekawy, ponieważ to jest taki jogurtowo-różowy kolor z mnóstwem drobinek w sobie. I te drobinki są w kolorach różowym, złotym. Jest bardzo ciekawy, naprawdę bardzo ładnie wygląda ogólnie w paletce. Ciekawa jestem jak się... A nie, tym pędzelkiem. Ciekawa jestem jak się będzie to nakładało, ponieważ jeszcze nie używałam tego cienia. Wydaje mi się, że on jest trochę gruby zmielony. To jest tak jakby trochę, można powiedzieć, brokat właśnie zmielony. Tak to się prezentuje. Dosyć grubo zmielony brokat. Tak. Na ręku nie widać praktycznie tej bazy właśnie różowej, tego cienia. Tylko i wyłącznie drobinki. I ten cień już na pewno będzie się osypywał. Kurczę, nie widzicie go chyba nawet. Przyciemniłam Wam na maksa, żebyście zobaczyły chociaż go. Kolejny mamy ten cień. To jest średni, neutralny, matowy brąz. W aparacie ten cień wydaje się na trochę bardziej cieplejszy niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości to jest taki właśnie, dużo ma chłodnych tonów w sobie ten cień. To się wydaje w aparacie taki bardzo ciepły. I teraz mamy ten piękny niebieski kolor tutaj, którym robiłam makijaż przedostatnio. I to jest odcień perłowy. Ten pędzelek chyba nie za bardzo jest taki do nakładania cieni, szczerze. To jest pędzelek z paletki ze Smashboxa. Kolejny mamy ten cień, to jest Peanut Butter. Również matowy, bardzo ciekawym odcieniu ogólnie. W aparacie jest troszeczkę bardziej karmelowy. Tak na ręku, jak widzę normalnie, w normalnym świetle, jest odrobinę takiego, można powiedzieć, czerwieni w tym cieniu właśnie. A w aparacie wygląda bardziej na karmelowy. I ostatni cień z tego rządku to jest cień Frosting. Piękny odcień brązu perłowego. Ciepłego. Prześliczny kolor, naprawdę bardzo mi się podoba ten kolor. Jego tutaj nałożę, ponieważ mi miejsca brakuje na ręku. Jak widzicie, nawet te perłowe cienie, one nie są tak perłowe, jak na przykład w paletce czekoladce z Make Up Revolution. Tam te perły naprawdę są takie mocno perłowe, a one są, tak bardziej można powiedzieć, perłowo-satynowe. Bardziej się świecą na pewno niż satyna, ale nie świecą się tak jak zwykła, normalna perła. I teraz mamy ostatni rządek. Ten cień, który tutaj widzicie, to jest kolor bardzo moim zdaniem podobny do Satin Taupe. Zobaczymy jak będzie się prezentował na swatchu, bo jeszcze go nie używałam chyba, tylko co mi się wydaje. I to jest kolor właśnie taki brązowy, z domieszką szarości. Taki bardzo ładny taupe kolor ogólnie. Ten. Bardzo ładny kolor. Ten cień również ma troszeczkę w sobie fioletu. Tak się prezentuje ten cień. Naprawdę śliczny jest. Przepiękny. I on się trochę bardziej błyszczy nawet niż ten tutaj wcześniejszy. Możecie zobaczyć. Kolejny mam cień Mouse. Jak widzicie, mam nadzieję, że widać. I to jest cień taki do załamania właśnie idealny, żeby stworzyć taką bazę w załamaniu. I on jest podobny ogólnie do Wedge z MAC. I to jest odcień matowy oczywiście. Jego swatch zrobię na swojej dłoni.
Wygląda tutaj, jakby się trochę świecił, lub jeszcze mi, że on się nie świeci. To jest praktycznie mat, tylko że w tym momencie, znaczy to nie jest praktycznie, to jest mat. Tylko że ja mam właśnie w tym momencie na dłoni krem i dlatego taka baza jakby się zrobiła świecąca. Ale odcień prezentuje się w ten sposób. Znowu w paletce ten cień wygląda na bardziej chłodny, a jak zrobiłam swatch, to wydaje się bardziej ciepły niż chłodny. Teraz mam cień Caramel. To jest ten cień, to jest cień, który jest bazowym właśnie odcieniem na łajpowiece. W dzisiejszym makijażu jest po prostu piękny, to jest złoto pomieszane właśnie z takim karmelowym, ciepłym kolorem. Cudowny. I to jest cień perłowy. Prześliczny kolor, naprawdę. Pięknie się mieni. Przedostatni cień to jest również cień perłowy. Nazywa się Bonbon. Ten jest troszeczkę podobny do tego, tylko że ten jest mat, a ten jest cieniem właśnie perłowym. To jest cień dosyć jasny i ja bym pod niego, znaczy no on nie jest jakiś bardzo jasny, ale dosyć jasny, ja bym pod niego nakładała na pewno jakiś fajny, dosyć ciepły brązik. Jakiś właśnie cień w kremie w kolorze brązowym. Pięknie by się wydobył właśnie ten odcień. Tak się prezentują te trzy cienie razem koło siebie. Ostatni cień to jest cień taki rozświetlający, perłowy i on jest w kolorze Butter Pecan. To jest kolor taki ciężki w sumie do opisania, ponieważ to jest naprawdę cudny odcień takiego jakby jasnego złota z domieszką może łososia. Nie wiem, czy będziecie to widziały tutaj w filmiku, ale on naprawdę ma piękny kolor. To nie jest taki sam kolor jak ten tutaj, bo ten to jest waniliowy. A ten, jak widzicie, on jest taki trochę z domieszka jakby właśnie łososia. Troszkę jakby łososiowy. Bardzo ładny kolor. On jest ogólnie podobny do któregoś cienia z Inglota. Jak mi się przypomni, jaki to kolor, to Wam powiem. Znaczy nie powiem, napiszę pewnie pod filmikiem albo gdzieś w filmiku będziecie miały. Dobra, nałożyłam go w tym miejscu. Jak widzicie, on jest piękny, pięknie rozświetla, daje tafle i nawet się na policzki nadaje. Dobrze, więc jeżeli chodzi o tą paletkę, to tak się prezentują wszystkie kolory. Jak możecie zobaczyć, teraz przyjadę po wszystkich kolorach i Wam pokażę. No i powiedzcie mi, czy one nie są piękne. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się podobają te kolory. Więc moi kochani, to chyba na tyle. To, co chciałam Wam powiedzieć właśnie w tym filmiku, macie w nim zawarte. Jeśli chodzi o tą paletkę i o mnie, ją bardzo polecam. Cienie ma genialne, także na pewno będę z chęcią ją używała. I na pewno w niejednym filmiku jeszcze ją zobaczycie. Z chęcią też makijaże będę teraz robić, bo naprawdę wiele makijaży można dzięki niej stworzyć. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to zobaczcie, na tym ręku robiłam Wam swatche. I to jest pozostałość właśnie po tych cieniach, zmyta mydłem, umyłam mydłem z białego jelenia, tym w kostce, dwa razy. Dwa razy jest ręka umyta, także zobaczcie, jak te cienie się mocno, ten pigment właśnie z tych cieni się mocno wżera w skórę. Ciężko po prostu to nawet ściągnąć. Także tak to wygląda. Nawet na dłoni, zobaczcie, te jaśniejsze kolory się tak prezentują. Po prostu nie szorowałam żadną szczotką, ani niczym gąbką, tylko dwa razy tą rękę myłam właśnie mydłem w kostce z białego jelenia. Więc tak to się prezentuje. Zaraz będę musiała użyć jakiejś gąbki, żeby to ściągnąć z ręki. To chciałam Wam tylko pokazać.
Więc mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Napiszcie mi koniecznie, która z Was ma tą paletę i co Wy o niej sądzicie, czy też ją lubicie, czy nie, czy ją polecacie. To jest bardzo fajne, ponieważ każdy ma inne oczekiwania, inny gust, także z chęcią posłucham tego, co Wy myślicie o tej paletce. Jeżeli któraś z Was ma na nią ochotę, serdecznie Wam polecam, naprawdę jest po prostu świetna. Więc dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że film się Wam podobał, kciuk w górę, jeżeli tak. I oczywiście czekam na Wasze komentarze. Buziaki, pa, pa.